Ktoś ci pisał, że odetnie ci język sekatorem, tak? Tak. Zresztą ja złożyłem wtedy sprawę, także wtedy na policję. Napisałem, już nie pamiętam, czy dla Rzeczpospolitej, nieistotne, ale napisałem taki dłuższy tekst analityczny, w którym skrytykowałem reformę edukacji pani minister Zalewskiej. I zostałeś odstrzelony. W Telewizji Polskiej rzeczywiście sporo czasu musisz tracić na chronienie tyłów. Ile wziąłeś pieniędzy od ekipy rządzącej za promowanie szczepień? Dlaczego one się okazały nieskuteczne? Pytanie, czy one w ogóle zawiodły tutaj ze swojej strony, muszę zadać, doprecyzować. Moim zdaniem one nie zawiodły. Pani Danusia pyta na karcie społeczności, czy patrząc na nagłe zgony młodych ludzi i sportowców oraz na opublikowane w 2021 i 2022 materiały o szczepionkach na oficjalnych stronach firm, patrząc na ich nieskuteczność, nadal popiera Pan ich przyjmowanie? Nie ma żadnych nagłych zgonów sportowców. Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi. Jest cenionym popularyzatorem nauki, a jego specjalnością stała się fizyka. Dorobek doktora Tomasza Rożka dalece wykracza poza tytuł naukowy, gdyż pisze książki, prowadzi bardzo popularny kanał YouTube'owy oraz przez wiele lat współpracował z dużą telewizją. W dzisiejszym odcinku nie zabraknie trudnych pytań, które sami zadaliście za sprawą karty społeczności. Jednak najpierw chciałbym przypomnieć Wam, że mój kanał istnieje dzięki wsparciu partnerów. Jednym z nich jest platforma Cambly, która kolejny już raz przygotowała specjalny rabat na naukę języka angielskiego. Pierwsze 100 osób, które wykorzysta kod DUZY25, otrzyma 25% zniżki na plan miesięczny, a każdy nowo zarejestrowany użytkownik będzie mógł odbyć darmową, interaktywną, 15-minutową konwersację z native speakerem. Native uczy języka na podstawie praktycznych zwrotów i w oparciu o codzienne sytuacje. Lektora możecie dobrać sobie do swoich potrzeb, ustalając poziom rozmowy i sprawdzając wcześniej, jak mówi i wygląda. Więcej informacji w opisie filmu. Podejrzewam, że Twoja popularność w środowisku naukowym jest czymś przez rzeszę profesorów nieakceptowalnym. Czy mylę się, czy to środowisko dalej jest anachroniczne, czy jednak widzą te mądre głowy na uczelniach, że idziecie w jednym kierunku i po prostu popularyzujecie naukę? Wiesz co, no mądrych głów, czy w ogóle głów w tym środowisku jest bardzo dużo. Nie chcę nikogo skrzywdzić. To jest trudność opowiadania w takiej dużej ogólności, nie tylko o kadrze naukowej, ale też na przykład o systemie edukacji, o nauczycielach. Spotykam wielu mądrych, ale spotykam też wielu głupich. Zastanawiam się, których jest więcej. Czasami mam wrażenie, że jednych, czasami, że drugich. Natomiast faktycznie, jeżeli ktoś myśli, że co do zasady kadra naukowa czy kadra uniwersytecka jest zadowolona, czy jakkolwiek pomaga, czy ceni popularyzację nauki, to co do zasady nie. Znaczy, co do zasady raczej uważa, że jestem szkodnikiem. Natomiast wśród tej dużej jednak grupy ludzi, oczywiście, że zdarzają się ci, którzy chętnie pomagają, zdarzają się ci, do których mogę zadzwonić i poprosić o wsparcie albo zapytać o zdanie. Natomiast rzeczywiście czasami zdarza się, że jak chcę uzyskać jakąś informację od obiektywnie ludzi, którzy mają wiedzę w jakimś temacie, to wiem, że nie powinienem wspominać o tym, na przykład, że jestem popularyzatorem nauki. Czasami się nie przedstawiam, licząc na to, że ta osoba nie dopyta, bo wiem, że przedstawienie się może oznaczać, że ktoś mnie gdzieś rozpozna przez telefon, moje nazwisko i... I będzie trudniej. Czy nie będzie chciał ze mną rozmawiać, powie, że robię złą robotę, powie, że nauka to nie jest proszek do prania i sama się powinna umieć, a jeżeli się nie umie, to Ale skąd takie podejście? Jak ty to interpretujesz?
Być może też część z tych wykładowców akademickich w tej chwili zobaczy ten materiał, ktoś im wyśle, jakiś student nadgorliwy i może coś sobie uświadomią. Nie. Nie, myślę, że nie. Myślę, że to być może każdy z nas ma gdzieś tam głęboko w głowie jakieś schematy i pozbycie się ich jest ponad siły większości. Może my też mamy jakieś i być może jak będziemy ludźmi bardzo starymi, to ktoś się będzie dziwił, że je mamy w głowie. No trudno mi powiedzieć. Ja staram się nie oceniać tych ludzi, staram się im powiedzieć tylko, że się mylą, ale nie oceniam ich jako złych czy głupich, jakby tak personalnie. Nie wiem, no niektórzy na przykład mówią, że bardzo źle, że popularyzując używam języka takiego normalnego, że nauka po to ma swój specyficzny język, że właśnie on jest nie dlatego, żeby kogoś odciąć, tylko dlatego, żeby to był język precyzyjny. Jeżeli ja teraz używam języka tak zwanych zwykłych ludzi, to on bywa nieprecyzyjny, oczywiście, że bywa nieprecyzyjny i to robi bardzo źle nauce, że to jest zły pomysł, że tak nie powinno być. Ja się z tym nie zgadzam. Ale ty siejesz, a potem jak ktoś chce, to zbierze plony i pójdzie dalej. No więc ja tak to widzę. Znaczy, ja pamiętam przed wielu laty byłem na konferencji rektorów polskich i miałem tam jakieś takie wystąpienie na temat komunikacji naukowej. I opowiadałem o tym, że moim zdaniem ktoś, kto kończy studia, powinien na którymś etapie swojej edukacji mieć zajęcia z komunikacji naukowej. I tu nie chodzi o to, żeby stanąć przed kamerą i umieć się zaprezentować, czy umieć zaprezentować to, o czym się zajmujesz. Tutaj chodzi o to, żeby zrozumieć pewne mechanizmy. A te mechanizmy, one bardzo często są konkretnie przebadane i warto je po prostu znać. Natomiast powiedziałem też coś takiego, że tak jak uważam, że to powinno być na którymś etapie studiów, bo to daje wiedzę nie tylko, nawet jeżeli ktoś nie zostanie tym fizykiem, tym biologiem, chemikiem, nieistotne, ale to daje wiedzę w ogóle o współczesnym świecie i o mechanizmach także medialnych, które współczesnym światem gdzieś tam kierują czy rządzą. Ale powiedziałem też coś takiego, że jak już nie na studiach takich normalnych, to już z całą pewnością na studiach doktoranckich powinny być z tego zajęcia. Bo ktoś, kto robi doktorat, to już raczej wcześniej czy później, no może dłużej, może krócej, ale jednak w tej nauce pozostanie i uważam, że takie zajęcia powinny być. I pamiętam, że po tym wykładzie była jakaś tam przerwa kawowa, do mnie podeszło dwóch czy trzech starszych panów, oni byli rektorami tam różnych polskich uczelni. Jeden powiedział, że to, co było dosyć zabawne, bo on powiedział, że u niego na uczelni to dopiero po jego trupie wprowadzą takie zajęcia. Panie profesorze, to może za mocne słowa, po moim trupie, wiesz, no to ten obraz Rejtana mi się troszkę przypomniał. On powiedział coś takiego, nauka to nie jest proszek do prania, ona się sama wybroni, nie ma potrzeby, żeby pan robił to, co pan robi i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy pamiętam, powiedziałem mu, ja panu tego absolutnie nie życzę, ale kiedyś pan i pana koledzy będziecie płakać, jak będzie trzeba ścinać etaty naukowe, bo nie będziecie mieli studentów. I wtedy mam nadzieję, że pan sobie przypomni naszą rozmowę i to, co ja mówiłem, że brak popularyzacji nauki, brak opowiadania o nauce, opowiadania o tym, co dzieje się na uczelniach, w instytucjach naukowych, że to jest jeden z głównych powodów, dla których ludzie nie widzą swojej przyszłości, młodzi ludzie nie widzą swojej przyszłości w tej dziedzinie. Ja nie mówię o takich zajawkowiczach, którzy już w przedszkolu wiedzą, że będą paleontologami, będą latali w kosmos i tak dalej. Bo ci, cokolwiek by ci starzy profesorowie nie odwalili, to oni i tak pójdą studiować. Choć najczęściej niestety nie w Polsce, tylko gdzieś tam. I właśnie, okay? Przy tej okazji muszę nawiązać do twojej kariery naukowej, bo ty... Za dużo powiedziane kariery naukowej. Wiesz, wymieńmy magister, wcześniej jeszcze licencja, chyba że jeszcze za twojego czasu nie było. Tak, tak, licencja, tak. Później doktorat, następnie habilitacja i profesura nie, jeszcze. Habilitacja ja nie, wiem, to nie, jeszcze przed nie, habilitacji nie zrobię, profesury nie będzie. Ale skupmy się na tym doktoracie. No, kończyłeś w zasadzie cały ten przewód doktorski za granicą, tak. Ponieważ w polskim systemie byłeś osobą taką na banicji, powiedzmy. Wiesz co, ja miałem taką sytuację dosyć dziwaczną, bo o tym, że ona jest dziwaczna, to się dopiero dowiedziałem później.
bo ja chyba na czwartym roku studiów, studiowałem w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim, poszedłem do mojego szefa, czy do gościa, który, przepraszam, do profesora, który miał być moim szefem, chciałem, żeby był moim szefem, i przedstawiłem mu pewien mój pomysł na to, jak chciałbym, żeby wyglądał mój doktorat. Później przyszedł rok piąty, spotkałem się z nim po raz kolejny i opowiedziałem o tym, jak chciałbym, żeby wyglądał mój doktorat. I on był w szoku, ja tego szoku nie do końca rozumiałem, a on dopiero później gdzieś tam ktoś mi powiedział, wiesz, normalnie to naprawdę niewielka grupa ludzi, jak studiuje, to wie, co chce robić w czasie doktoratu. Normalnie to jest tak u nas, że jak się dostaniesz na studia doktoranckie, to już złapałeś Pana Boga za jedną nogę, a później w zasadzie, co będziesz robił, to już jest sprawa drugorzędna i niewiele osób ma plan. Ja ten plan miałem, bo dla mnie pójście na studia doktoranckie, czy jakby tą motywacją, nie było to, że chcę mieć doktorat. Doktorat był przy okazji gdzieś tam, to było naprawdę najmniej istotne w tym wszystkim. Ja po prostu chciałem znaleźć przestrzeń, w której dowiem się tego, czego chciałem się dowiedzieć. Wtedy byłem mocno, mocno wkręcony w taką hipotezę tak zwanej hormezy radiacyjnej. Zajmowałem się w czasie w ogóle całych studiów i w czasie licencjatu i później pracy magisterskiej promieniowaniem jonizującym, niskimi dawkami promieniowania jonizującego. Jako że jestem fizykiem medycznym z podstawowego jak gdyby wykształcenia, to odpowiedź organizmu czy w ogóle organizmów żywych na promieniowanie to było coś, co mnie bardzo interesowało. No i poszedłem do człowieka, który był profesorem Zakładu Fizyki Jądrowej na Uniwersytecie, że chciałbym to badać dalej. On on łaskawie przyjął Cię na audiencję i co powiedział? Nie, on bardzo sympatyczny, nie było audiencji, powiedział, super, tylko ja nie mam na to pieniędzy żadnych. Ja mówię, no problem, znajdę je. Nie? Co już jest paradoksalne, że ja jestem... Ale dobra, znajdę je. Tylko potrzebuję laboratorium. No laboratorium to nie mam za bardzo, ale jest taki składzik, którego od lat wrzucamy wszystkie niepotrzebne rzeczy. Jak sobie go wysprzątasz, to tam może być twoje. No więc ja, wiesz, zakasałem rękawy, całe wakacje sprzątałem. Wypucowałem go tak, jak należy. Skądś tam, z jakiegoś demobilu tam znalazłem, wiesz, jakieś biurko, coś. Taki stół laboratoryjny. I wymyśliłem, rozrysowałem sobie, jak chcę, żeby wyglądał układ pomiarowy. Chciałem hodować takie zwierzątka, napromieniowywać je, takie bardzo malutkie, wodne, takimi bardzo niskimi dawkami. Chciałem sprawdzać, jak one będą funkcjonowały. Więc musiałem pójść na Wydział Chemii, namówić szklarzy, żeby mi zrobili takie urządy, tak powiedzmy, taką, no jakby powiedzieć, instalację pod wymiar, pod mój pomysł, pod to, jak chciałem, żeby to rzeczywiście wyglądało. I oni mi to zrobili. Po roku to miałem wybudowane, przetestowane, sprawdzone i trzeba było zacząć. I wtedy usłyszałem coś takiego, wie pan co, ale ja się trochę boję tego wyniku, bo ja nie wiem, co z niego wyjdzie. Ja mówię, no... Chyba o to chodzi. Ja też nie. To chyba o to chodzi. Panie Tomaszu, to nie jest takie proste. Jak nie wiemy, co z tego wyjdzie, no to co z tego wyjdzie? Czy z tego będzie doktorat? Ja mówię, wie pan, no ale... No, czy będzie doktorat, czy nie, no to jest sprawa jakby na samym końcu. Myli się pan, to jest na początku, mamy dotację na doktoranta, musi pana rozliczyć, mamy z pana pieniądze. Ja mówię, aha, czyli macie ze mnie pieniądze, to znaczy ja to wszystko robiłem swoimi rękami. Ale dobra. Ja mówię, no i jaki jest pomysł? Mam pomysł, zróbmy tak. Zrobi pan doktorat z czegoś, tutaj padło jakie hasło, jakiego efektu Mossbauera, nieistotne, a to takie piekielnie nudne mi się wydawało, ale przynajmniej pan będzie miał doktorat. Ja mówię, ale mi nie chodzi o doktorat. Mi chodzi o to, żeby dowiedzieć się czegoś w jakiejś konkretnej dziedzinie. Ja nie wiem, czy wyjdzie tak, czy śmak, czy one będą żyły dłużej, czy krócej. A może nic się nie zmieni. To też jest jakiś sygnał, tak, że te dawki promieniowania nie zmieniają. To jest konkretna informacja. I w zasadzie jedyny sposób na to, żeby przedłużyć sobie, a chciałem sobie przedłużyć, miałem ten komfort, miałem stypendium naukowe, więc nie wisiałem budżetowo na rodzicach, ale mogłem sobie pozwolić na to i chciałem sobie pozwolić na to, żeby znaleźć w swoim życiu taki czas, w którym będę zaspokajał swoją ciekawość naukową
I po prostu jedyne wyjście na to, żeby ją zaspokoić, to był wyjazd za granicę. No i tak, i mogłeś spokojnie tam zostać, zaraz się do tego stwierdzenia ustosunkujesz. Ja tylko jeszcze napomknę, oczywiście wiem, że to nie jest wywiad o mnie i ten program jest Tobie poświęcony, ale miałem podobnie kuriozalną sytuację, czyli wiesz, co to jest dla pracującego człowieka zgromadzić 100 godzin jakiś praktyk? Ja w czasach studiów miałem swoją firmę. Ja mówię, że sam mogę wypisać do dzienniczka praktyk, bo ja to 100 godzin to tygodniowo pracuję pewnie. Tak. Czy tam, no może przesadzam, że tygodniowo, no ale wiadomo, no po kilkanaście godzin. Ale się nie dało. No i pani się za głowę łapie, mówi, jak to tak, to każdy by sobie firmę zakładał jakoś tam. I naprawdę musiałem załatwiać jakieś wpisy w dzienniczku praktyk od kogoś, kto mi po prostu kto tobie zaufał, tak? Bo pani ci nie ufa. Z innej firmy, wiesz, po prostu ktoś znajomy mi tam wpisywał. Bo ja po prostu wiedziałem, że jak nie, no to będę musiał z tą panią jeszcze bardzo długo dyskutować. No, mój absurd i twój absurd pokazuje, że jest ten system totalnie oderwany od rzeczywistości. A żeby było lepiej, ja studiowałem w branży, w której miałem firmę. Okay. Więc to już w ogóle nie powinno być, wiesz, deprecjonowane, ale dobra, zostawmy ten temat. Kuriozalny ten system oświaty, nic się nie zmienia, bo dzieli nas powiedzmy jedno pokolenie, a i u mnie, i u ciebie te problemy są. Słyszę, że u mojego kilkunastoletniego brata także, więc chyba nadziei nie ma. Tacy młodzi ludzie jak ty też wielu z nich nie wraca. Jest. Tak, ale wielu z nich nie wraca, prawda? Tak, ja chciałem wrócić, bo nie wyobrażałem sobie życia poza moim krajem. Ja jestem osobą bardzo tak uczuciowo związaną z miejscami, z ludźmi. Dla mnie jest ważne to, żeby być blisko moich przyjaciół. Chciałem, żeby nasze dzieci wychowywały się tutaj, a nie na walizkach, bo wejście w zachodni system naukowy w praktyce oznacza bycie na walizkach przez długie, długie lata. Bardzo ładny motocykl. Dobrze zachowany. No, widzowie też pytali o to, czym jeździsz, więc możemy zaraz porozmawiać. Dobra. Ale nie chciałem takich tematów, wiesz, poruszyć. Nie, ale po prostu bo elegancko wypucowany, super. Więc chciałem wrócić, zrobiłem doktorat, miałem tam, urodziły nam się dzieci. Dostałem stypendium postdoktorskie, na którym mogłem być chyba 3 lata, o ile dobrze pamiętam. Ale był taki moment, w którym niemalże z dnia na dzień podjęliśmy decyzję, że wracamy. Ja jechałem do pracy na rowerze, bo jeździłem na rowerze, bo miałem tam, nie wiem, 3 czy 4 kilometry do pracy. I zawsze zatrzymywałem się w piekarni, kupowałem sobie takie bułki z rodzynkami w środku. I podchodzę tam i chcę je kupić, a pani mówi, ale ja wiem, co pan kupuje, bo przecież pana znam, pan jest stąd. I dokładnie tego samego dnia moja żona była na spacerze z bliźniakami. Taki super szeroki, wydaje mi się, że nawet może szerszy niż ten maluch, wózek był, no nieważne. Idąc w parku, w tym miasteczku, w którym mieszkaliśmy, spotkała dziewczynę, która pracowała u fryzjera, po prostu była fryzjerką. I ona mówi do mojej żony, dawno pani u nas nie było. Niech pani wpadnie na plotki, chociaż porozmawiamy sobie. I dotarło do was, tak strzelam, że jesteście częścią tej społeczności, a nie do końca chcecie być. Znaczy, że my już bardziej, że jeszcze chwila i będziecie. I my bardziej będziemy tam niż tu. A chcieliśmy być tu. I wtedy w zasadzie zapadła decyzja dosyć szybko, że się przeprowadzamy, wracamy. Ja znalazłem pracę na uniwersytecie, co też było przygodą, jak to wyglądało. I po prostu żeśmy się przeprowadzili. Znajomi się dziwili, bo zwykle to było tak, że no wracało się wtedy, kiedy zakończyło się stypendium i się nie dało pozyskać kolejnego. Ja w zasadzie moje stypendium skróciłem, nie wiem, ono może trwało rok, a mogło trwać 3 lata, więc... W kolonii mieszkałeś, w okolicach, tak? Piękne miejsce. Bardzo ładne. Kolonia, tak, powiedzmy, ale na przykład Bonn albo te wszystkie takie miasteczka na południe od Kolonii wzdłuż Renu, naprawdę piękne. Ja mieszkałem między Kolonią a Aachen. Do Kolonii mieliśmy, nie wiem, z 30 km. Tam był taki klub piłkarski, Alemania. Być może. Dobrze, nie interesujesz się piłką.
wiesz dobrze. Co, kibicuję naszym. Skąd ja to wiem? W trzeciej Bundeslidze grają pewnie, no nie ma. Oraz tak genetycznie miejscowość, czy wieś, w której mieszkam, odkąd pamiętam, była za Górnikiem Zabrze. Natomiast jest to pewien rodzaj kibicowania takiego bezrefleksyjnego, ponieważ no nie jestem, chciałbym, ale jakoś wiesz, no nie można jakby wszystkiego mieć, oczywiście. Nie można wszystkiego robić. No tak, to wszystko, o czym mówisz, jest bardzo cenne, natomiast bazujemy w tej chwili na swoich życiowych obserwacjach, a gdybyśmy chcieli wdrożyć jakieś strukturalne rozwiązanie charakterystyczne dla całego systemu oświaty, to co trzeba byłoby zmienić, bo my tak naprawdę nie wiemy, jak funkcjonuje psychologia, nie wiemy za dużo z zakresu finansów, a to są chyba podstawowe kwestie związane z kształtowaniem życia człowieka w dorosłym życiu. Powiem Ci, że ja do niedawna myślałem jeszcze, że... Uważam, że jesteśmy słabo wykształconym narodem ogólnie, tak? I... Wiesz, to też jest trochę uogólnienie, bo ja na przykład w tym instytucie, w którym pracowałem, tam pracowało wielu... Ale przepraszam, wielu... Ty mówiłeś kiedyś w którymś z wywiadów, przepraszam, nie pamiętam, który, chętnie bym zacytował bezpośrednio i odwołał się do źródła, że widziałeś kiedyś Japończyków, rówieśników Twoich dzieci, tak. Którzy byli na zupełnie innym poziomie i też... posługiwałeś się jakimś uogólnieniem. Tak. Wiesz co, tak, to było takie, to, no, znaczy powiem tak, ja nie wiem, co trzeba zrobić. Naprawdę nie wiem, ja nie wiem, od której strony trzeba zacząć, bo jak opowiadamy o konkretnej sytuacji, to intuicja mi podpowiada konkretne rozwiązania, ale to za każdym razem jest, wiesz, sytuacja, w której jest droga, jest dziura i ty tą dziurę zaklajstrowujesz, tam czymś zalewasz, tak? Jak masz ochotę, to jeszcze walec zamówisz, więc to jest w miarę płaskie, ale to nigdy nie będzie dobra autostrada. Ja nie wiem, jak wybudować autostradę, dlatego że tych dziur jest naprawdę bardzo dużo i one są w różnych miejscach. Ja nie wiem, jak systemowo sprawy naprawić. Przez to, że opowiadam o różnym, czy dzielę się moimi intuicjami, opowiadam o konkretnych przykładach, czy opowiadam konkretne przykłady, to pytanie jest często mi zadawane. No dobra, gdybyś był ministrem, co byś zrobił? Nigdy nie będę ministrem z wielu różnych powodów, ale także z tego powodu, że ja nie mam kompetencji do tego, żeby systemowo to naprawić. A myślisz o tym, by wejść w politykę, powiedzmy, w którymś momencie swojego życia? Dla mnie polityka jest chyba czymś innym niż takie ogólne zrozumienie polityki dzisiaj, bo ja się absolutnie nie znajduję w rozgrywkach międzypartyjnych. Ja się nie znajduję w obijaniu się kijem. Kilka dni temu, trochę przypadkiem na jakimś takim spotkaniu oficjalnym, spotkałem jednego z byłych, dawno byłych wicepremierów, osobę, którą uważam za bardzo kompetentną, wicepremiera i ministra chyba gospodarki czy finansów. Wiele, wiele rządów wstecz. No i tak z nim rozmawiam, panie profesorze, panie doktorze, panie profesorze, i w pewnym momencie mówię, a pan jak wspomina czas polityki, bycia w polityce? On mówi jako czas wyjątkowo, jako czas, w którym wyjątkowo dużo czasu marnowałem. Ja mówię, jak? On mówi, marnowałem go, będąc cały czas zapracowanym, bo przynajmniej 50% czasu musiałem chronić plecy. Nie? Ja się w tym nie znajduję. I właśnie dlatego, nawet gdybym chciał wejść do polityki, to w tej polityce nic nie zrobię, bo ja się zajmuję nie budowaniem sobie poparcia, nie budowaniem sobie kontaktów, czyli pleców. Jeżeli ktoś chce robić coś pożytecznego w polityce, musi mieć bodyguarda, który stoi odwrócony do niego plecami i pałką odgania tych wszystkich, którzy cię chcą o głowę skrócić. A ja nie buduję sobie takich koalicji, bo mi na to po prostu szkoda czasu. Ale podobne koalicje trzeba często zawierać w różnego rodzaju strukturach korporacyjnych. Być może dlatego to był nie powód... pracuję w korporacji. Właśnie, być może to był powód twojego odejścia z TVP? Nie, moje odejście z TVP było poza mną, to znaczy po prostu, a mówiąc szczerze, do teraz nie wiem, dlaczego programu dalej nie ma, dlaczego programu, który prowadziłem i który do pewnego momentu miał bardzo wysoką oglądalność, a później złożyło się to, ale nie mam dowodów, czy to jest związek przyczynowo-skutkowy, z pewnym odcinkiem o Puszczy Białowieskiej i tam się pojawił wątek Kornika, i ja
z pomocą czy dzięki gościom, których zaprosiłem, naukowcom, z którymi ten program robiłem, opowiedziałem jakby o co w tym wszystkim chodzi, że to nie jest tak. I wtedy nagle się zaczęły dziwne manewry z sondą, bo ona zaczęła, każdy sezon sonda była wstawiana w inne miejsce w ramówce, co zasadniczo utrudnia czy zmniejsza, jakby to ująć, oglądalność, no bo nie oglądamy tak jak kiedyś, jak ja byłem mały, tato przychodził z pracy, w piątek przychodził z Dziennikiem Zachodnim, w którym był program telewizyjny, siadaliśmy z moim młodszym bratem, zaznaczaliśmy sobie mazakiem czy długopisem wszystkie programy, które chcemy zobaczyć przez cały tydzień. Ten program leżał przy telewizorze i co ktoś przychodzi, tylko rzucał okiem, a dzisiaj jest hotel. Dzisiaj ludzie tak nie oglądają, dzisiaj ludzie oglądają na pamięć. Jeżeli nawet lubią jakiś program oglądać, a go przesuniesz na inną godzinę, to zanim na niego trafią, to musi się zdarzyć przypadek. Więc wtedy w kolejnym sezonie sonda gdzieś tam nurkowała, po czym rosła przez cały sezon, osiągając słuszne, fajne wyniki. Ale w kolejnym sezonie ona była jeszcze gdzie indziej. I tak się to odbywało przez kilka, aż w końcu przyszedł taki moment, w którym ja napisałem, już nie pamiętam, czy dla Rzeczpospolitej, nieistotne, ale napisałem taki dłuższy tekst analityczny, w którym skrytykowałem reformę edukacji pani minister Zalewskiej. I zostałeś odstrzelony. I w kolejnym sezonie sonda była jeszcze, bo już było trochę za późno, żeby ją zrzucić, ale w każdym tygodniu, bo ona była o innej godzinie. Ale popatrz, jakie to jest piękne, że ty dzisiaj możesz tak naprawdę realizować swoją pasję za pośrednictwem własnych kanałów. Tak. I nikt ci nic nie może zrobić. Ani żaden profesor ci nie odbierze tytułu, ani żaden minister, powiedzmy, zarządzający telewizją nie powie, że słuchaj, likwidujemy cię. Bardzo sobie to cenię. Natomiast w Telewizji Polskiej rzeczywiście sporo czasu musisz tracić na chronienie tyłów. Tak. Ja tylko tym ministrze kierującym telewizją muszę zaznaczyć, że powiedziałem w formie metafory. Muszę to wytłumaczyć, żeby zaraz Jasne. Nie było, że tutaj nie ma że precyzji myślisz, słowa. Że mi, tak, rozumiem. Ale nie jesteś daleki bardzo. Okej. Okay. No, powiem ci szczerze, że gdyby nie jakaś NDA-ka, którą musiałem kiedyś podpisać, też mógłbym ci opowiedzieć o czymś. No okej. Okay. Ale też... Ja staram się nie podpisywać NDA-ek. Moglibyśmy działać, wiesz, w jednych barwach swojego czasu. No dobra, w każdym razie zostawmy ten temat. Powoli będę cię odwoził do twojego hotelu, ale na koniec muszę zapytać o ten newralgiczny Dawaj. Temat związany ze szczepieniami. A myślałem, że pytasz o motocykle. Nie, o motocyklach to możesz powiedzieć tytułem zakończenia, ale jeszcze jeden poważny temat. Innymi słowy, wrzuciłem na swoje media społecznościowe informację, że będziesz moim gościem. Mhm. Z pytaniem do widzów, o co chcecie mojego gościa zapytać? Powiedzmy 80% komentarzy dotyczyło szczepień. Mhm. Ile wziąłeś pieniędzy od Wiadomo. Ekipy rządzącej za promowanie szczepień? Dlaczego one się okazały nieskuteczne? I realnie patrząc, z tą narracją musisz się zmierzyć na wielowymiarowym torze, ale z drugiej strony, no, wszystkie te argumenty strony stojącej do ciebie w opozycji znasz, więc nawet nie ma sensu, żebym je przytaczał bezpośrednio. Wiesz, no, jakby jednak, żeby odpowiedzieć na jakiś zarzut, musiałbym go usłyszeć najpierw. No dobrze, więc, no to w takim razie... odpowiadając na kwestię pieniędzy, nie wziąłem żadnych pieniędzy od żadnej instytucji rządowej, ani od żadnej firmy, ani od żadnego innego ciała za żaden odcinek pandemiczny czy odcinek o szczepienie. Słuchaj, to ja sobie otworzę te pytania, żebyśmy chociaż, się mogli... Jasne, chociaż były propozycje, żeby kanał Nauka to Lubię, czy mnie, mój wizerunek włączyć w programy związane ze szczepieniami. I ja jakkolwiek uważam i zgadzam się z tymi, którzy mówią, że szczepienia to jest bardzo skuteczny i bardzo dobrze działający sposób na to, żeby ograniczyć zachorowalność i śmiertelność na wiele, wiele chorób, uznałem, że nie powinienem, czy jak gdyby zgadzałem się merytorycznie co do przekazu dotyczącego szczepień, to bardzo skutecznie staram się i unikam wszelkich współprac z instytucjami rządowymi, z firmami farmaceutycznymi w tym temacie, z firmami farmaceutycznymi we wszystkich tematach, ponieważ uważam, że dla sporej grupy odbiorców
mógłbym w ten sposób podważyć swoją wiarygodność. Zresztą tytuł doktora też, powiedzmy, zobowiązuje do kierowania się nie kwestiami salda na koncie, a raczej wiary w konkretne odkrycie naukowe. Tak powinno być, pod tym się podpisuję i tak staram się robić. No to w takim razie wyjeżdżam sobie na prostą i rzucam konkretne pytanie. Czy dezynfekowanie butów alkoholem przy wejściu do domu zapobiega rozprzestrzenianiu się koronawirusa i czy nadal to robi? Takie jasne. Jest pytanie. Już odpowiadam. Z tą dezynfekcją butów rzeczywiście się to poniosło bardzo, bardzo. Sytuacja była mniej więcej taka, że jak zaczęła się, jak w dniu, w którym rząd ogłosił, czy znalazł, już teraz nie pamiętam dokładnie, czy to już było w momencie, w którym pierwszy przypadek był znaleziony, czy kolejne się pojawiły. W każdym razie w tych dniach w pewnym momencie rząd ogłosił włączenie czy ustaw jakichś pandemicznych, czy powiedzmy jakiegoś tam lockdownu i mnie wtedy nie było w domu. Ja wtedy byłem w Warszawie, miałem jakieś zajęcia, miałem jakieś wykłady i po powrocie do domu postanowiłem z dzisiejszego punktu widzenia, uważam, że to było głupie czy niepotrzebne, postanowiłem zrobić żart z moją żoną. Żona wyszła i popsikała mi rzeczywiście buty alkoholem. I to jak gdyby to było na moim telefonie, ok? Ale kilka dni później w jakiejś dyskusji twitterowej ja zamieściłem to wideo jako odpowiedź na żart kogoś tam, zamieściłem go ze wpisem, z buźkami, z emotikonami, jako ewidentny żart, bo myślałem, że to jest po prostu śmieszne. Sprawy potoczyły się tak, że pandemia wiązała się z ogromnymi emocjami, z ogromnymi także stratami i ludzi, którzy chorowali, umierali, ale także stratami ekonomicznymi. W związku z tym coś, co na początku wydawało się śmieszne, czy żartem, czy lekkie, później zyskało zupełnie inny kontekst. Do teraz jest to wypominane, często gdzieś to jest komentowane, czy dalej buty dezynfekuje? Nie. Znaczy, tam też nie dezynfekowałem butów, robiłem sobie po prostu jaja. Jedynym miejscem, którym buty dezynfekowałem i nie tylko buty, był szpital, w którym po prostu pracowałem jako wolontariusz, szpital covidowy, co zresztą też zostało zhejtowane i to był tak, to był taki moment, w którym rzeczywiście już miałem autentycznie dość, bo akurat pomyślałem sobie, że można ludzi hejtować za różne rzeczy, ale za pomaganie potrzebującym to już jest upadek całkowity, przynajmniej jak dla mnie. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, nie dezynfekuję butów. Dzisiaj, patrząc na 2 lata pandemiczne, na ogromne straty i śmierci, i ekonomiczne, i wszystko, w życiu bym tego filmu nie zamieścił. Oczywiście on jest dalej na Twitterze, ja go nie kasuję z 2 powodów. Pierwszy jest taki, że jakbym go skasował, to jest to oczywiście dowód na to, że ci, którzy go traktują poważnie, mieli rację. Jest też powód drugi. Z kontekstu jasno wynika, że to był kawał. Tam są emotikony, tam są uśmiechnięte buźki. Jeżeli ktoś ma chociaż po prostu milimetr przyzwoitości, a nie jest tępym hejterem, to może zerknąć na tego tweeta, może zobaczyć, w jakim kontekście ja go pisałem. Tępym kim? Hejterem. Hejterem. Zrozumiałem, dobrze. Okej, nie wiem, co zrozumiałeś, ale powiedziałem hejterem. Więc jeżeli ktoś ma odrobinę dobrej woli, to może tam zerknąć i jakbym go skasował, to by nie mógł. No więc dlatego on tam wisi. Kolejne pytanie, z którym się musisz zmierzyć. Dlaczego szczepionki na COVID zawiodły? I pytanie, czy one w ogóle zawiodły tutaj z swojej strony, muszę zadać, doprecyzować. Moim zdaniem one nie zawiodły. Jest szereg badań, które pokazują, jak o ile zmniejszyła się śmiertelność, ile ludzkich istnień dzięki nim zostało oszczędzonych. Natomiast wiesz, to jest tak, dlaczego mówi się, że one zawiodły, a nie mówi się, że na przykład szczepionki na grypę zawodzą? Co roku szczepimy, czy ci, którzy się chcą szczepić, szczepią się na grypę, dlatego się szczepią na grypę co roku, że co roku, czy średnio co roku pojawia się nowy szczep. No wiesz, ja jako dziennikarz podróżowałem w wielu miejscach
czy byłem w wielu miejscach na świecie, gdzie ludzie chorują, umierają, w tym dzieci, na choroby, których my nie znamy już, albo znamy, wiesz, z książek do biologii, dlatego że my mamy szczepienia, te znienawidzone, te niedziałające, te, które Big Pharma, którymi Big Pharma nas oszukuje, albo w skrajnym przypadku uzależnia, tak, albo wstrzykuje nam tam jakieś mikrochipy, czy co tam, bo takie teksty też się zdarzały. Myślałem do któregoś momentu, że ktoś se jaja robi. Nie, znaczy są ludzie, którzy rzeczywiście w takie rzeczy wierzą. Otóż oni tam tego nie mają i umierają, ok? A my w wygodnym świecie Zachodu patrzymy na te dane, patrzymy na te wykresy i mówimy, nie, czarne jest białe, a białe jest czarne, jest na odwrót. Okay? Mnie to kosztuje dużo emocji, nie dlatego, że jeden czy drugi hejter, zresztą bardzo często osoby anonimowe, osoby, które bardzo łatwo się przerzucają z tematów antypandemicznych, antyszczepionkowych na tematy antyukraińskie i widzę to bardzo wyraźnie, od razu mówię, nie chcę powiedzieć, że każdy, kto ma wątpliwości, jest ruskim agentem. Mówię o statystyce i mówię o ogólnej zasadzie. Pani Danusia pyta na karcie społeczności, czy patrząc na nagłe zgony młodych ludzi i sportowców oraz na opublikowane w 2021 i 2022 materiały o szczepionkach na oficjalnych stronach firm, patrząc na ich nieskuteczność, nadal popiera pan ich przyjmowanie? Nie ma żadnych nagłych zgonów sportowców. Zostało to wielokrotnie prostowane, pokazywane. Nieprawdą jest, że sportowcy młodzi zaczęli nagle umierać dlatego, że brali szczepionki. To jest absolutna nieprawda. Okej, w porządku. A powiedz mi, bo widzę, że myślę, że tyle pytań wystarczy. To były też pytania zadawane z Instagrama, z karty społeczności, więc zachęcam Was do tego, żebyście też zaobserwowali mój instagramowy profil i sprawdzili, co tam się dzieje, bo to też szansa na to, by dowiadywać się na bieżąco, kto będzie moim gościem, ale to, co jest w tej chwili najistotniejsze, wymaga podsumowania w kontekście szczepionek, no to zwróć uwagę. Tych zachorowań jest sporo, ale już nie ma takiej sytuacji, że SOR-y są przepełnione, że szpitale, przynajmniej tak mi się wydaje. Wydaje się, że teraz też nieco spokojniejsza odmiana koronawirusa nam towarzyszy. Być może ona w tej wersji już z nami pozostanie. I najpewniej pozostanie długo. Pewnie tak. Natomiast czy warto się szczepić jeszcze przed zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym na koronawirusa, czy już totalnie, Twoim zdaniem, trzeba odpuścić? We wszystkich materiałach koronawirusowych, w tym dotyczących szczepień, powoływałem się na konkretne opracowania naukowe i za każdym razem mówiłem, że w konkretnym przypadku Ciebie, tam nie wiem, Joanno, Ciebie, Krzysztofie, jeżeli masz wątpliwości, idź, zapytaj swojego lekarza. Ja nie jestem lekarzem, jestem fizykiem medycznym, opowiadam o pewnych mechanizmach i o pewnych zasadach. I co do zasady, szczepienia i antybiotyki, o których też żeśmy mówili, są jednymi z największych osiągnięć człowieka ever. I na liście największych osiągnięć, takich jak może niektórzy by wpisali lądowanie na Księżycu, choć jest spora grupa, która uważa, że to było inscenizowane, tak? Ja bym wpisał z całą pewnością antybiotyki i szczepienia. Więc co do zasady absolutnie tak. Natomiast co do konkretnego przypadku, no dostawałem te filmy, które ja robiłem o szczepieniach, czy o statystyce szczepień, o mechanizmach działania chociażby układu immunologicznego. One miały bardzo duże zasięgi i tam w komentarzach pojawiały się na przykład pytania w rodzaju: jestem w szóstym miesiącu ciąży, czy to jest bezpieczne? Idź, zapytaj lekarza. Ja nie jestem lekarzem. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, idź zapytaj lekarza. Jasne. Bo oni są od tego kształceni, żeby znowu nie patrzeć na sprawy tylko globalnie, tylko żeby spojrzeć na ciebie, sprawdzić, nie wiem, zbadać ci krew, zbadać ci ciśnienie, przepytać cię, czy nie miałeś jakiejś alergii w przeszłości różnych, tak? I na tej podstawie oni podejmują decyzję. Co do zasady, tak. I wtedy, jak i teraz, podpisuje się pod stwierdzeniem, szczepienia działają, szczepienia są bardzo ważne, obniżają śmiertelność i zachorowalność. Jednym z powodów, ty mówisz, teraz no, tyle osób już nie ląduje w szpitalu. Znaczy, ja naprawdę widziałem lekarzy, rozmawiałem lekarzy, którzy musieli wybierać, czy
anestezjolog powinien iść do tego, który choruje na koronawirusa i który za chwilę zejdzie? Powinien go podłączać, powinien go pilnować? Czy powinien iść do kogoś, kto czeka na operację z zupełnie innych powodów, na przykład onkologicznych? To były ludzkie dramaty, o których my już dzisiaj nie pamiętamy. A bardzo często, jak o nich mówię i jak o nich gdzieś piszę, jak je wspominam, albo w starszych jeszcze materiałach, albo w tym materiale, w którym pokazałem zdjęcie, że byłem tym wolontariuszem na oddziale covidowym, pojawiają się takie, ale co, pizzy mnie dowieźli? No wiem. Taka narracja się gdzieś tam pojawia w niektórych środowiskach, ale bardzo, bardzo przeżyłeś ten chyba tak, hejt, prawda? Dla mnie to było trudne. Dla mnie to było bardzo trudne i to nie było tylko na moją osobę, to było też na moje dzieci, to były groźby karalne. Ale byłeś zaszczuty totalnie? Wiesz co, nie wiem. Ja raczej staram się, wiesz, takie rzeczy gdzieś tam chować głębiej, one później gdzieś wychodzą. Dla mnie takim momentem trochę przełomowym był hejt part u Krzysia Stanowskiego. Bo ja do któregoś momentu, znaczy ja zauważyłem, że mimo tego, że jestem osobą, staram się być osobą bardzo otwartą, jak ktoś mnie krytykuje, jeżeli nie jest chamem skończonym, to ja chętnie z nim wchodzę w polemikę, w rozmowę. Bardzo często się później kończy tak, że co prawda pozostajemy przy swoich, ale przynajmniej się nie szarpiemy, tak? Dochodzimy do tego, że możemy się różnić, ale dalej być ludźmi, tak? Ale w którymś momencie zauważyłem, że ja autentycznie się boję wychodzić do ludzi, bo się boję, że znowu ktoś mi napisze w słowach obraźliwych albo bardzo wulgarnych, że mi obetnie język sekatorem, zna mój adres, podawał mój adres i pisze, że będzie czekał przy furtce, nie? I teraz ty sobie myślisz tak, moje dzieci rano wyjeżdżają i jadą do szkoły. Ktoś ci pisał, że odetnie ci język sekatorem, tak? Tak. Zresztą ja złożyłem wtedy sprawę także wtedy na policję. Nawet niedawno dostałem informację, że no oczywiście sprawcy się nie da wykryć. Tak, tak. O jejku, no zobaczymy. No mam nadzieję, że to co najgorsze już za tobą, nim dostaniemy jakiś mandat, to musimy się pożegnać. I tylko ten wątek motoryzacyjny dopełni, dobra. Bo wiem, że tam jechał motocykl, mój program... Jawa, ale świetny był. Musisz przyznać, był... Był idealny, na taką pogodę, na zamknięcie sezonu, idealny. Mam dwa motocykle. Jeden to jest Royal Enfield Bullet Classic, to jest taki Brytyjczyk, bardzo klasyczny, trochę stary już. Ale bardzo dobrze zachowany, tak jak ta Jawa. Dbam o niego i on jest Anglikiem nie tylko dlatego, że jest Royalem Enfieldem, ale też dlatego, że ma na przykład zamienione strony biegu w hamulce. Biegi też są na odwrót i to jest motocykl właśnie na taką pogodę. Ale mam też drugiego Harley Davidson Sport T1200. Harleyem też przyjechałeś tutaj dzisiaj? Nie. Ale chciałem przyjechać do Krakowa Harleyem, czy którymś z nich. Zrezygnowałem z tego, bo miał padać. A jeden i drugi to są motocykle takie nakety bez szyby, więc jak się jedzie i pada, to człowiek jest po prostu cały mokry. Świetnie. A przez to, że miałem tu, więc mam z tej serii wykładów i garnitur i koszulę w plecaku, to się obawiałem, że to się skończy katastrofą. Oczywiście. Czy coś tytułem zakończenia już finalnie chcesz naszym widzom przekazać, jakoś spuentować swoje poprzednie wypowiedzi? Bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Bardzo ci dziękuję za fajną, długą rozmowę. Długą dzięki temu mam takie poczucie, że w tematach, o które pytałeś, miałem całkowitą swobodę powiedzenia od początku do końca tego, co chcę, a nie w 3 sekundy albo w 15, no bo czas antenowy, bo szybko, bo musi być dynamicznie. Bardzo serdecznie zapraszam na moje media Nauka to Lubię, na Instagrama Tomasz Rożek i do zobaczenia gdzieś na trasie. Do zobaczenia. Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.